Dzień dobry, witajcie w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj obiecany przepis na sypaną szarlotkę. Także jest już upieczona, zaraz będzie degustacja. O, teraz mi się skruszy. Jest mega prosty przepis, wystarczą 4 składniki, 5 składników. Ja zapomniałam cynamonu dodać, ale pachnie pięknie. Dzisiaj jest bardzo słoneczny dzień, także niewiele tutaj widać, ale zaraz Wam pokażę, jak wygląda cała. No i jest to przepyszne. I polecam bardzo przepis, bo jest bardzo łatwy, taki zdrowy, można przemycić pełnowartość, pełnoziarnistą mąkę. Nie zawiera cukru i zawiera sporo jabłek, które można wykorzystać w tym okresie właśnie jesiennym. Także zapraszam Was do mojej kuchni, a przed tym jeszcze degustacja. Mam nadzieję, że tutaj wszystko fajnie widać. Zaraz tutaj ustawię ostrość na moje ciacho. Ma dużo jabłek i wydaje mi się, że będzie lepsze niż ostatnie, także mała degustacja. Muszę Wam powiedzieć, czy jest dobre i czy wyszło mi. Myślę, że tak. Ostatnio dodałam mniej jabłek, a więcej było suchych składników i było to czuć. Jest naprawdę mega dobry. Trochę inaczej smakuje niż taki standardowa szarlotka. Ja takiej nigdy nie jadłam, nawet w wersji oryginalnej z cukrem. Także ciężko mi porównać, ale jest bardzo dobra. No i polecam. Tak się prezentuje szarlotka sypana z mąki orkiszowej pełnoziarnistej z erytrytolem i z jabłek. Bardzo prosty przepis na fajny taki deser. Czas na przygotowanie szarlotki. Tutaj pokażę Wam wszystkie składniki. Użyjemy tego jabłek. 3 jabłka, bo będzie mała blaszka. Tu wsypałam sobie, odmierzyłam kaszę mannę. Tutaj mąkę orkiszową. Ja mam taką z Lidla orkiszową, pełnoziarnistą. Erytrytol, masło troszeczkę użyjemy. I ja jabłka zetrę. Ostatnio pokroiłam w kostkę, ale puściło mało soku. Dlatego zrobię teraz eksperyment i je zetrę. I dodam jeszcze cynamon. Także najpierw zacznę od jabłek. Najgorszy etap mam za sobą, czyli starcie jabłek, ale tutaj macie od razu trening rąk. I teraz mieszam wszystkie składniki, te suche i w sumie ciasto gotowe, więc jest ono naprawdę ekspresowe. Ja w ogóle to wszystko sobie odmierzyłam i u mnie na moją blaszkę 18 cm będzie 3/4 szklanki mąki, kaszy manny i erytrytol. I ja sobie to zważę wszystko, żebym wiedziała, jaka jest łączna gramatura. Bo potem to sypkie składniki trzeba podzielić na 3 części, żebym ja tego nie rozsypywała do pojedynczych miseczek, bo tak widziałam, że niektórzy robią. To sobie to zważę i podzielę i będę wiedziała, ile wsypać na każdą warstwę. I tutaj wsypujemy około 4-5 łyżek erytrytolu. Może zrobię do 300 gramów, bo wtedy będzie mi łatwo to... Dobra, łącznie wyszło tej masy 300 gramów, czyli na każdą warstwę wsypię 100 gramów sypkich składników. Zaraz Wam pokażę. Teraz całość mieszam i gotowe. Blaszka to jest taka mała, jak na całą moją rękę, czyli 18 cm. Wykładam papierem do pieczenia i wsypuję najpierw 100 gramów suchej masy jabłka, masa jabłka. I do skończenia składników. No to lecimy. Sobie najpierw wsypię. Potem sobie rozprowadzę. I to rozsypujemy tak, żeby pokryło cały spód. Druga warstwa. Wkładamy jabłka. I ostatnią warstwę jabłek. Tu będzie więcej jabłek. Widzę, że nierównomiernie rozłożyłam, ale to nic. I na samą górę rozsypuję resztę mąki z kaszą. I na sam koniec dodajemy startkowane masło. Ja oczywiście zapomniałam je schować do lodówki, dlatego ja mam miękkie, ale ogólnie tutaj się super je trzę na tarce, ale dam radę. I tutaj dodajemy tam ile chcecie. Niektórzy dużo dodają, ja tak dużo aż nie dodam. Myślę, że około 30-40 gramów.
I tak wygląda ciasto przed upieczeniem i teraz wkładam go do piekarnika, około 45 do 50 minut będę go piekła. Ciacho mam już upieczone i widzę, że masło się fajnie tutaj roztopiło i razem z Wami w sumie będę je otwierać. Mam nadzieję, że wszystko wyszło. Wyszło chyba idealnie. Zaczynamy rozkrajanie. Patrzcie, ile jabłuszek. Tak się prezentuje ciacho. Pachnie bardzo ładnie. Szkoda, że cynamonu nie dodałam. Mam nadzieję, że tutaj wszystko dobrze widać. Tutaj mamy masę jabłek, dlatego polecam na pewno zetrzeć jabłka niż pokroić w kostkę. Teraz będę próbować.